temat na dzisiejszym filmie. Jak widzicie, pada deszcz, lecz kury się go nie boją. Mam tutaj trochę takich resztek. Dam im teraz. I potem... O, jak dopadły, bardzo, bardzo. Potem pokażę wam mój ogródek, tak jakby. Zaraz się widzimy. Jesteśmy już w moim ogródku. Tam, jak widać, jest sad. Po tamtej stronie siatki. Tutaj mam malinki i tutaj mam borówki. Proszę bardzo. Proszę bardzo, tutaj mam, widać, taki ogródeczek. Tutaj z początku rośnie rzodkiewka. Tutaj rośnie pietruszka, która już powolutku schodzi. Tutaj proszę bardzo, widać. O, tutaj dalej mam marcheweczkę, która też już schodzi. O, proszę bardzo. Marchewki jest 6 rządków. Tutaj dalej mam również buraczki. O, takie proszę bardzo już. Rosną. Drugi tydzień. Rosną i już są takie duże. Więc teraz przejdziemy do tego drugiego. Tutaj mam na razie cebulkę. Jak widać, 2 rządki. I tutaj mam jeszcze troszkę rzodkiewki. Jedną z tą stronę pokażę wam. Mój zbiornik na deszczówkę jest zrobiony ze starej beczki. Chodzi tutaj 120 litrów, lecz już jest pełny. I żeby woda nie spływała tutaj przy domu, to zrobiłem taką rynnę, która leci tam na pole. I teraz wam ją pokażę. O, proszę bardzo, to jest ta rynna. Po sobie tu wypływa woda. I o, tutaj ma być, tutaj na tym polu ma być jeszcze ogórki, pomidorki. I idąc dalej, mamy tutaj selerii, pory oraz ziemniaczki. Więc pokażę wam jeszcze, tutaj mam jabłonki 2. Tutaj mam jeszcze wiśnie 2, które w tym roku bardzo ładnie kwitną, podejdę nawet do nich. Proszę bardzo, zobaczcie, jak ładnie kwitną na biało. Ładnie, ładnie i pachnie bardzo ładnie. O, proszę. Sam kwiat. Tutaj ta jabłonka też jeszcze się nie rozkwita, bo to jest taka późniejsza odmiana. I tutaj dalej mam malinki, które już są takie suche trochę. Ale to nie wiem czemu. One są, mają już po prostu parę lat już. Proszę bardzo, tutaj mam nadal dalej malinki idą. Aż do końca idą malinki. O. Proszę bardzo. Tutaj ziemniak wyszedł, bo w tamtym roku tutaj rosły ziemniaki. Trzeba będzie uważać na nie, żeby ich tam nie stratować, ani nic takiego. Więc jak będę sadził lub siał, to wam jeszcze może nagram. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!